Kochani diecezjanie, od 20 stuleci Kościół, niemal cały świat, wspomina tajemnicę i także historyczny fakt przejścia Jezusa Chrystusa na ziemię. Mądrość odwieczna znalazła prosty sposób przyjścia do człowieka. Oto Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus, przychodzi tak jak każdy człowiek na świat. Przychodzi w ludzkiej naturze, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Tęsknota człowieka za Mesjaszem została zaspokojona. Emmanuel, Bóg z nami. W czasie Adwentu wołamy: Maranata, przyjdź Panie, bo jesteśmy spragnieni, by Pan Jezus przyszedł. I przyszedł. I przyszedł tak jak każdy z nas. Ale On zaprasza też, byśmy i my do Niego przyszli. Pięknie to wyraża jedna z kolęd, bo w kolędach rzeczywiście jest zachwyt nad tajemnicą wcielenia. Jedna z tych kolęd, Adeste Fideles, prowadzi nas właśnie do żłóbka z nastawieniem do uwielbienia, adoracji tajemnicy wcielenia, czyli Jezusa Chrystusa. Oto fragment tej kolędy. Piękne słowa. Przybądźcie wierni, radośni, pełni triumfu. Przyjdźcie, przyjdźcie do Betlejem. Zobaczcie nowonarodzonego Króla Aniołów. Przyjdźcie, adorujmy. Przyjdźcie, adorujmy. Przyjdźcie, adorujmy Pana. Zapraszam nas, byśmy do Niego też przyszli, tak jak On przyszedł do nas. I pięknie to jeszcze zachęca nas do tego, by przyjść w postawie radości i szczęścia anioł, który to obwieścił pasterzom. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Więc można by powtórzyć: przybądźcie wierni, radośni, pełni triumfu, by Go zobaczyć, by paść przed Nim i oddać cześć tej największej miłości, która wyraziła się w przyjściu Jezusa Chrystusa. I życzę odwagi przyjścia do żłóbka betlejemskiego, wejścia do środka i adoracji tego, który jest centrum świąt, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka, aby Nim się zachwycić, by adorować i by Go zaprosić do swojej codzienności. Bo On jest Emanuelem. Przychodzi, by wzmocnić nas w nadziei, bo jesteśmy w tym świętowaniu w trudnych czasach. Ta wojna na Ukrainie ma swoje reperkusje. Niestety wznosi jakiś niepokój w sercu, lęk, ale też odbija się na naszym codziennym życiu, naszej codziennej egzystencji. Przynosi trudności egzystencjalne. Więc potrzeba nadziei, gdzie się udać, gdzie szukać pomocy. Właśnie do tego, który przyszedł do nas, Emanuela. Ten, który jest naszą nadzieją, sensem naszego życia. Tak się objawił. Przy okazji świętowania tajemnicy wcielenia pragnę podziękować wszystkim duszpasterzom, osobom życia konsekrowanego, wiernym, świeckim, za włączenie się w ostatni rok pracy duszpasterskiej, w prace synodalne, w dzieła ewangelizacyjne i w pracę charytatywną. Dziękuję wszystkim wam, kochani diecezjanie, za wierność Bogu, za świadectwo wiary, za miłowanie Pana Boga w codzienności i za troskę o Kościół. Życzę radosnych, błogosławionych, pełnych pokoju i miłości świąt Narodzenia Pańskiego.